Od początku tego roku płacimy więcej za śmieci. 25 zł na osobę za miesiąc. Poza tym doszła kolejna frakcja, czyli odpady kuchenne. Okazuje się, że segregacja śmieci to jedyny sposób, żeby wyhamować rosnące z roku na rok koszty ich odbioru. Chodzi o to, by odpady zmieszane stanowiły jak najmniejszy udział w odbieranych z miasta śmieciach, ponieważ to właśnie zagospodarowanie odpadów zmieszanych na składowiskach jest najdroższe i im więcej mieszkańcy ich wytwarzają, tym wyższe ponoszą koszty. Musimy uzyskiwać poziomy recyklingu dla danego obszaru, czyli w tym momencie dla gminy miasta Ozorku. Czym ten poziom recyklingu jest lepszy, tym gmina nie jest obciążona karami na koniec danego okresu rozliczeniowego. Jeżeli wyszczególnimy frakcję odpadów kuchennych, która w tym roku pojawiła się jako nowość, udział tych odpadów zmieszanych spadnie i automatycznie poprawi się jakość odpadów, czyli gmina może być nie narażona w ogóle na poniesienie kar z tego tytułu. Jak ozorkowianie radzą sobie ze zmianami w segregacji odpadów? Segregują, płacą 25 zł od osoby, ale rzucają do tego pojemnika, co tam żywności, coś tam można chlebek rzucić, no, gotowane te warzywka, jak jest w rosole, a to weźmie i z torbą wrzuci, plastikową. No jak to jest? Skoro są kosze, no to jaka to trudność butelkę wrzucić tu, te wszystkie odpadki tu, papiery tu, no chyba to nie jest trudne. Myślę, że ludzie starają się jakoś to segregować, bo właśnie nawet widzę po tych bio, że są całe kosze. Ściąga jest na lodówce, jak jakaś coś potrzeba, to się podgląda, jak to się mówi. Nie wszyscy jeszcze prawidłowo selekcjonują śmieci. Główny problem to wrzucanie do pojemnika na odpady kuchenne torebek foliowych i innych opakowań, a także mięsa i kości. Nie możemy wyrzucać resztek jedzenia w opakowaniach z tworzyw sztucznych, ponieważ nie są one wtedy traktowane jak kuchenne, ale jak zmieszane. To spory problem, o czym mówią pracownicy Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, odbierającego odpady z miasta. Dzwonią mieszkańcy codziennie tutaj od dłuższego czasu. Nie wiedzą jeszcze, jak segregować dany rodzaj odpadu. Jest to nowy odpad, który wszedł. Jeszcze nie wszyscy są zorientowani, co można, czego nie można wrzucać. Udzielamy takiej informacji. W biurze tutaj są odpowiednio wykwalifikowani ludzie, którzy takie informacji mieszkańcom udzielą. Proszę dzwonić. Wszelkie informacje są udzielane na bieżąco. Pierwsza zbiórka jest przeważnie do południa, na dzień dzisiejszy, gdzie odbiera się odpady zmieszane, a po południu w zabudowie wielorodzinnej jest oddzielnie zbierany odpad kuchenny, który stanowi w tym momencie nowość. Troszkę inaczej odbywa się to w zabudowie jednorodzinnej z uwagi na to, że tych odpadów miało być dużo mniej. Te odpady trafiają na sortownik, gdzie tam są przesegregowane. Odpady kuchenne są bardzo ciężkie, dlatego ich wyodrębnienie ze zmieszanych jest tak istotne dla całej selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu wzrasta wskaźnik segregacji, co pozwala uniknąć wyższych kosztów i kar finansowych. 2020 będzie w Ozorkowie rokiem kolejnych inwestycji. Zaplanowano na nie rekordową kwotę 25 milionów złotych. W styczniu rozpoczęły się już prace przy przebudowie ciągu ulic Traugutta, Żeromskiego i Stypułkowskiego. To kolejne zadanie w ramach realizowanego od kilku lat projektu przebudowy układu komunikacyjnego, w którego ramach zmodernizowano już ulicę Maszkowską Południową z mostem, wybudowano dwa ronda i wyremontowano ulicę Łęczycką. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z powiatem zgierskim i dofinansowana ze środków unijnych i rządowych. Ja może odniosę to do roku 2010, kiedy zostałem burmistrzem, gdzie cały budżet miasta to było bodajże nieco ponad 56 milionów, a w tej chwili 25 milionów jest przeznaczanych na same inwestycje. Na początku tego roku rozpoczęto także przebudowę ulicy Orzeszkowej, poza tym kontynuowany jest remont ulicy Konopnickiej. Kolejna droga, której modernizację zaplanowano w tym roku, to ulica Listopadowa. W połowie stycznia został ogłoszony przetarg na jej wykonanie. Wśród tegorocznych inwestycji znalazły się także remonty budynków, m.in. termomodernizacja przedszkola miejskiego nr 1, czyli kolejnego już przedszkola, które doczeka się remontu. Poza tym na liście zadań znalazła się też rewitalizacja zabytkowego Pałacu Szleserów, w którym mieści się Miejska Biblioteka Publiczna i Młodzieżowy Dom Kultury. Przed nami także termomodernizacja pływalni Wodnik. Inwestycja ta wymusi zamknięcie basenu na kilka tygodni, jednak jest konieczna, by poprawić warunki korzystania z tego obiektu i zmniejszyć zużycie energii cieplnej. W
tym roku zostanie przebudowane boisko sportowe przy ulicy Łęczyckiej. Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa obiekt ten przejdzie prawdziwą metamorfozę, co z pewnością zadowoli zawodników z ozorkowskich klubów i ich kibiców. Rekordową kwotę przekazali w tym roku ozorkowianie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, grającą na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej. Do puszek wolontariuszy trafiło prawie 70 tysięcy złotych, a dokładnie 69 314 zł 82 grosze. W ubiegłym roku mówiliśmy o rekordowym wsparciu dla orkiestry, a przecież suma była o 11 tysięcy złotych niższa od tegorocznej. Podczas 28 finału 12 stycznia na ulicach naszego miasta pieniądze zbierało 110 wolontariuszy z Ozorkowa, Parzęczewa, Modlnej, Leśmierza i Solcy Wielkiej. Spore kwoty udało się także zebrać w czasie imprez towarzyszących. Przede wszystkim na organizowanym już po raz kolejny przez m.in. ozorkowskich nauczycieli i harcerzy koncercie Dorośli Dzieciom oraz w ramach akcji przygotowanej przez Przedszkole Miejskie nr 5. Tradycyjnie też do puszek orkiestry trafiły pieniądze z licytacji gadżetów podczas niedzielnego koncertu w hali sportowej, w którym wystąpili młodzi artyści z Miejskiego Ośrodka Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę. Na scenie zaprezentował się także zespół The Capsize. Stycznia odbył się także konkurs bezpiecznej jazdy o Puchar Burmistrza Jacka Sochy, zorganizowany przez Autoszkołę u Zbyszka. O godzinie 20 finał orkiestry zakończyło Światełko do Nieba, czyli pokaz sztucznych ogni. W styczniu tego roku rozpoczęła się przebudowa ulicy Orzeszkowej. Wykonawca, firma Larkbud, prowadzi obecnie prace związane z rozbiórką starej nawierzchni i ułożeniem podbudowy pod nowo powstającą drogę. Docelowo na odcinku od ulicy Łęczyckiej do ulicy Konopnickiej pojawi się nowa asfaltowa nawierzchnia, zostanie zbudowany chodnik po zachodniej stronie jezdni z kostki betonowej, krawężniki i zjazdy do posesji także z kostki, natomiast skrzyżowanie z ulicą Przejazd zostanie przebudowane na rondo. Koszt modernizacji drogi wynosi ponad 2,5 miliona złotych, z czego 65% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z umową przebudowa ma się zakończyć w październiku, ale jak zapewnia wykonawca, jeśli pogoda pozwoli, prace zostaną ukończone latem. Znane i podziwiane arie, przeboje z operetek i muzykali oraz hity ze estrad całego świata wysłuchała publiczność podczas koncertu noworocznego 6 stycznia w hali sportowej. W programie znalazły się m.in. utwory takie jak Skrzypek na dachu, Bo w Barcelonie, Granada, Amigos para Sempre, Fly me to the moon i wiele innych popularnych przebojów muzyki klasycznej w wykonaniu orkiestry salonowej Alla Viena i śpiewającej rodziny Kaczmarków, Iwony, sopranistki i Piotra, tenora oraz ich dwóch synów, Wojciecha i nastoletniego Adama. Koncert noworoczny organizowany w Ozorkowie od kilku lat tradycyjnie w Święto Trzech Króli z inicjatywy burmistrza Jacka Sochy cieszy się wielką popularnością wśród mieszkańców. Ten pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony państwa. Tak naprawdę jest to wieczór dla państwa.
Państwa czas. Mam nadzieję, że spędzicie go właśnie w takiej miłej, uśmiechniętej atmosferze, że wyniesiecie z tego dzisiejszego koncertu wiele pozytywnych wrażeń. Także w tym roku w hali sportowej zjawiło się kilkaset osób, które przyjęły koncert z ogromnym entuzjazmem, a muzycy i śpiewacy otrzymali owacje na stojąco.